Hej, ja jestem Kamil Kobak, a dzisiaj pokażę wam, jak wygląda mój pokój. Gotowi? 3, 2, 1. Paparapareo! Oto właśnie mój pokój. Tak więc co powiecie? Kamil, ty tu masz jeden wielki bajzel. No w sumie racja. Te nerfy stąd pochodzą stąd, więc ja tak. Mam tu jeden wielki bajzel, niestety. Tak to jest. Tu mam plecak z książkami. Więc tak, tu jeszcze mam swoje takie kredki, czasem coś rysuję. Suję czasem nie. O właśnie, tu narysowałem takiego animatronika, ale nie wiem, czy to udostępnię, czy nie. Jeszcze nie wiem, jeszcze myślę, tu mam swoją kolekcję tej Kobi, co to kiedyś mówiłem. Nie pamiętam, chyba, nie mówiłem o niej jeszcze, no to macie tutaj okazję ją zobaczyć. I tak, tu mam tak, oczywiście mam tutaj na moją ulubioną mangl. I teraz pytacie, Kamil, dlaczego twoja mangl jest zielona? Cóż, mangl jest zielona dlatego, że aktualnie nie miałem takich białych części, jakbym potrzebował. Akurat nie miałem takich części, więc musiałem improwizować. Dobra. Ała, walnąłem się w zad. Dobra. Okej. Przejdźmy może do tego, co właściwie tutaj się znajduje. No, tak, tu mam jakieś stare graty. Znaczy się, jakieś jeszcze stare tutaj dostałem od mojego kuzyna, takie samochody. Dość spore starocie, więc niestety, no, troszeczkę już lat mają. Same starocie właściwie mam. No i mam na przykład transformery jeszcze, ale to już właściwie się w ogóle nie bawię. Tu mam żołnierzyki. Tu w tym mam amunicję do nerfów, a w tym jakieś klocki, nie wiem. A tu wszystkie. Ja mam klocków aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile raz? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć szafek, sorry, wybaczcie, bo nie musiałem liczyć. Tu mam to, co zbudowałem ostatnio z Left 4 Dead'a, takie coś, nie wiem. Teraz przejdę do dalszej części mojego domu. Wybaczcie mu. O, latarka jest, dobrze. Więc tak, tu teraz mam resztę moich rzeczy. Tu mam przez własnoręcznie ulepszonego tego crossovera, czy jak to się nazywa, z Lego, własnoręcznie. I on nawet jeździ, może pokażę na którymś odcinku. Tu mam swój taki pojazd. Pojazd taki wojskowy z ludzikiem w środku, no cześć. I tu mam resztę takich wojskowych ludzików. Ale dobra, nie przyjdź tutaj, żeby oglądać pokój mojej babci, tylko żeby oglądać mój pokój. Więc tak, teraz panie ciekawicie się, Kamil, co ty takiego budujesz głównie? Oto co buduję głównie. Tak, głównie buduję broń. Najlepszą jaka może być. Cóż, ale o tym opowiem kiedy indziej. No dobra, to by było chyba na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Piszcie co chcecie, żebym pokazał następnym razem. Cześćko!